Salam alaikum. Greetings from a very sunny Warsaw. We can see you, but we understand that you cannot see us. You will be only hearing our voices. So there will be at least two people speaking to you. Me, my name is Ola Salva. I'm Polish journalist, and I'll be hosting the Q&A. There will be also Zuzana, who is a translator. Hi. She will be mostly speaking Polish, and there's an audience who just saw your film and is very moved, as we are all. And we were hoping to discuss both the events that you are showing on the screen, as well as the this amazing team of doctors, but also your sort of craft, the way you were working on filming the cave in a war zone, because it's very risky and very dangerous. But I understand that you had a mission to bear witness to what was happening there. So when the film starts, Dr. Amani says that she witnessed a lot of lies and she had to find a way to survive. And I think that also describes what you were forced to do in your life. And I wanted to ask you, can you tell us a little bit about your experience of, you know, living in a war zone? My experience living in war zone, I mean, it's my country. It's not, I'm not a journalist. I'm not a foreigner journalist or like a foreigner filmmaker to go to my, like to go like to pick up stories and back. I can't tell you an experience of like living in war zone. I can't tell you experience to live in my country that bombed and destroyed every day and losing my relative, losing people that I know, losing our house, losing the street that where I grew up. It's not easy experience. The only thing that I can do is capturing those places that I know, the places that I have a memory about it on the cinema. I'm put it there to all the time remember it, to remember the good things that remind us on that places. So that's the perspective for capturing things. I capture it in an emotional of memory and in nostalgia and in a sadness and a crying, but also in a way of dignity. Not about like I want to raise the empathy and sympathy for the people who's like living there, but I want to just those memories stayed to talk for us, to talk about us, to talk for the little child inside me as a filmmaker behind this film. Or for the people that who see these stories from the world that could remind them in something or connect with them in something. That's what I can say in label for Dr. Amani, the main subject of the film. For her, it's her life, her close worst experience and the good experience that she lived through it. I try like to with my cinematographer to get those stories with the dignities, as I said, because it's our country, Dr. Amani, it's our citizen of our country that mean for us, know her. That's the way how we can see her. The cinema, if didn't the cinema help us to get us closer to the child inside us, then we are losing so much from the power of the cinema. That what my perspective of the cinema, and this is how I use it to tell the stories. Pytanie padło tutaj o doświadczenie życia i nagrywania filmów w strefie wojennej, bo Amani, czyli główna bohaterka filmu, mówi, że usłyszała wiele kłamstw i bardzo wiele przeszła. I jakby Ola poprosiła pana reżysera, żeby opowiedział o swoim doświadczeniu. To jest doświadczenie
codziennego dnia, tego, co się codziennie dzieje w kraju, z którego pochodzę, w kraju, w którym żyłem tyle lat i który codziennie jest stopniowo coraz bardziej niszczony. Straciłem krewnych, straciłem bliskich mi ludzi, straciłem swój dom i widziałem, jak ulica, na której dorastałem, obraca się w ruinę. I jedyne, co mogłem w tej sytuacji zrobić, to nagrać to, co widziałem i pokazać to, co się dzieje. I w ten sposób upamiętnić to, co widziałem i ludzi, których spotkałem oraz ich historię. I w naszej perspektywie pokazujemy nie tylko płacz, nie tylko ból i cierpienie ludzi, ale podkreślamy też ich wielką godność, z jaką znoszą to, z czym przyszło im się mierzyć. Nie chcę wywoływać współczucia czy łez, ale przede wszystkim chcę pokazywać tych, którzy tam zostali i dalej działają. I to jest film o właśnie takich osobach. Dla mnie jest to też sposób na to, żeby powrócić do tego małego dziecka we mnie i pamiętać o miejscu, z którego pochodzę i odnieść się do historii, którą chcę pokazać. I Amani jest bohaterką, której życie pokazujemy na ekranie. Widzimy doświadczenie, przez które przechodzi, to, co przeżywa, ale to jest też jakby to, co przechodzi nasz kraj i ludzie, którzy tam zostali. I kino pomaga nam w ten sposób odnieść się do naszych historii i wrócić do tego wewnętrznego małego dziecka, które tak często gubimy. Cinema and the rules of storytelling is helping us, the audience, to understand what it can be like to work in this underground hospital. And by that I mean that you show everyday life events, the birthday party, the calling the family part, and I would like to ask you about the composition of the scenes, the composition of the film. And what I mean by that is that you show the horror of working in the hospital, the horror of war, but also incredible spirit that all these people have and how they try to find normality or maybe some solidarity between themselves that maybe in some way help them stay sane and alive. I think this is what they call the act of cinema. The act of cinema is about the human relations. How much we can use, show relation, how the people interact to each other, how they reflect each other in the crisis, how they describe their pain, how they describe their happiness. This is what's called the magic scene, or the magic moment, in the magical moment in the story, in the film. And this is what we call it, the cinematic moment, not the moment where the war, where the bomb, where the warplane bombing. No, those it's like sometimes it's not the whole story. The whole story is about those moments where you can see solidarity and more deep, start to analyze the human relations and the human values. And start to have a view about it. The moral dilemmas that they ask themselves about it. Like there's a moment, Dr. Amani said, like, I don't want to eat. I feel guilty when I'm eating. And in the moment, I know in the moment I'm eating, there is a lot of people dying from hunger. This is the moral dilemma that reflect those human relations. The imaginations, when they start like to imagine there is a tomatoes on the pizza or there's like a chocolate on the cake, to show you that how much also the human imagination is important in the act of surviving. It describes us, it describes the humanity. And it describes us in this moment, like in the COVID-19, how much all of us, like when we couldn't go outside of our houses because because we have to stay, how much start like to do like an imagination about many things. Imagine like going to the cinema, imagine going to the restaurant, imagine going like to drink a beer here, or like imagine like to go like a party with friends. All of this is imagine like imagination that we use in our mind and our brain that make us survive, make us like save our sanity.
Pytanie padło tutaj o to, jak ta sztuka kina pozwala pokazywać nie tylko ból i cierpienie, ale też takie codzienne życie, rozmowy bohaterów z rodzicami, urodziny, które razem świętują. Więc chciałabym cię zapytać o kompozycję scen i o to, jak bohaterowie szukali normalności i solidarności między sobą, aby w jakiś sposób pozostać sobą w tym momencie. I to jest rzeczywiście sztuka kina, aby pokazywać relacje międzyludzkie, to jak ludzie wzajemnie ze sobą współgrają, jak reagują na siebie wzajemnie, jak działają w kryzysie, jak opisują swoją radość i swój ból. Bo rzeczywiście historię można opisywać przez wybuchy, przez działania wojenne, ale nie zawsze jest to najważniejsza część tej historii. Te magiczne momenty to właśnie momenty, w których możemy pokazać solidarność, jaka między nimi panuje, wartości, człowieczeństwo, które jest tak ważne, ale też dylematy i pytania, które sobie zadają. Pada w pewnym momencie w filmie taka kwestia, że nie chcę jeść i czuję się winna, bo kiedy patrzę na jedzenie, myślę o ludziach, którzy głodują. To są pytania, z którymi bardzo wiele osób się mierzyło i to są rzeczywiście moralne kwestie, które były niezwykle nurtujące dla bohaterów. Ale ogromną rolę odgrywa też tutaj wyobraźnia. Zwłaszcza w scenie, kiedy bohaterka obchodzi urodziny. I wszyscy wyobrażają sobie sałatkę z pomidorów, pizzę czy ciasto. I ta wyobraźnia jest niezwykle ważna w momencie, w którym staramy się przeżyć i pokazuje człowieczeństwo i to, co mamy w sobie, nasze wartości. I to jest w pewien sposób również jakby metaforą w tym roku, kiedy jesteśmy lub byliśmy zamknięci w domach. I jak wiele dawała nam wyobraźnia, kiedy mogliśmy wyobrazić sobie, że idziemy ze znajomymi na piwo, czy wychodzimy obejrzeć film w kinie. Więc używamy jej, żeby bardzo często pozostać w swoim własnym umyśle. Czy już mają Państwo jakieś pytania do twórcy? There's a first question from the audience. I'm walking towards a nice gentleman who raised his hand. Yes, hello. I just want to say that you've made a wonderful movie, and I think everyone should watch this movie, and this war should end fast, or any other war. And I have a technical question. Could you please tell me about how big was the film crew? How long has it take to collect all the material? How many hours of material did you collect? And what about the sound? Did you have the sound boom operator on the set, or how did you record the sound? So all the technical details, if I can ask you about it. Okay. I will try to answer you all of these things, but it needs a lot of work. I mean, I'm gonna be short, and I'm sorry. Like, thank you so much for your question. I'm so humbled to have me here and participate in this amazing film festival. So. The whole material, 1,200. The material that we shot, we filmed, it's around 500 in one area, and other area was also around 500, less than 500. And then we have an archive. Every day when I was in the editing, there is a lot of activists, doctors who documented themselves, documented situation around them. They were sending me materials and footage. We didn't look to all this 1,200 hours, to be honest. I have to look to all of this footage, but I have like to find every single relevant material that could connect with each other. And we have, it's hard choices. Sometimes you feel like you're responsible about putting all this pain in front of the people and let them see. All the time you have that, but you have, I've been in the moment that I feel me and my team, the editor team, that we have a mission that shaping this story to make people go through it. It's not easy to show the people just the death. That's not easy to show the people things that make them scary can't sit in front of this story. So the choices was not easy in this way, not easy also for the editor themselves to watch the material. It was
you know, a material coming from hospitals, hospital in the war zone, people losing their limbs, people losing their head, people, there's a child with his heart outside, it's still beating, and the child is still surviving. We was doubting about, should we put this scene or not? Even the main character, she asked me, like, why we didn't put this? Because it's miracle, like a child with his heart outside of his body, but still alive and the heart beating. It's something, there's no imagination can handle this, but this is what we have. So for that, we have like to find a way, like to let the people see the experience, reflect on the bodies of the characters, like capturing the trauma, capturing the shocking experience, the fear. I think what we can learn from the great art in general, from the painting, classic painting, from Goya, from Michelangelo, that they reflect the pain that happening around in their world and their ages. They paint the faces, they paint the trauma and the shocking, the fear in the eyes and the faces. And that what we have to do in general, what we have to show our character, that how they affected with that. And that what could give you like what's called the summaries of the experience, or the symbol of the complex experience that you could experience in front of you. The cries of the mother on her child, instead of saying that, watching the child, her son with a close shot, he's dying. No, we see the mother screaming. We hear her. We don't see the mother continue her screaming. No, we jump in the shot on Dr. Aman, she crying. So we reflect many times how we can get those experience through this. For the team. The cinematographer, we was two teams, team in Idlib filming, like in two, it's two areas in Syria. So we like a five, like three, four cinematographer and me. I was in area and my cinematographer was in other area in Syria. So, and there was two editor. The sound, we decide from the beginning of making this film to make the sound as another world. The sound, I decide, like I want to this sound to be made in the best technology. I need the people to put them in experience of the war. Of course, we recorded so much things in the ground, and we try to fix a lot of things. It's sensitive things, but in that way we try, after like also editing, to bring in new sounds to mix it with the scenes, and that's what gives the experience. The sound is made by Atmos Experience. So if you have a like Atmos cinema, you will hear it. You will hear the warplane like flying over you and paint a circle, because this is what was a technique from Russian. The Russian was sending their warplane and threatening the people through the warplane, like flying and drawing a circle and saying you are a siege, you are under siege. So they are built like they was communicating with the civilians through a signs in this way. So I tell this story. So this is a lonely way that tell it in the sound, because also you are underground and people don't see so much from the war. They just see the reflection, and that was the sound. This is a film. It's depending so much on the experience of the sound. Pytanie było, dotyczyło kwestii technicznych, czyli ile osób pracowało w ekipie, jak długo trwały prace, ile godzin materiału zebrano i jak był nagrywany dźwięk. To samo pytanie będzie wymagało ode mnie bardzo dużo pracy. Dziękuję bardzo za nie i za zaproszenie na to spotkanie podczas festiwalu. Zebraliśmy około 1200 godzin materiału w kilku różnych lokalizacjach, ale również korzystaliśmy z zasobów, które dostarczali nam aktywiści, czyli lekarze, którzy pracowali w tym momencie i zbierali materiał. Nie byliśmy w stanie skorzystać z całości, bo było tego tak dużo.
I musieliśmy wybrać odpowiednie momenty w taki sposób, aby pasowały do kompozycji. I były to niezwykle trudne wybory. I moja grupa, która pracowała nad tym filmem, bardzo, bardzo długo musiała się mierzyć z tym, co widziała na ekranie. I chcieliśmy pokazać to, co widzieliśmy też jakby w symbolach i w pewien sposób podsumowując to, co widzieliśmy. To nie było też łatwe dla montażystów, którzy pracowali nad tym filmem, bo bardzo często były to niezwykle brutalne sceny. Ludzie bez głowy, ludzie z okaleczonymi ciałami, czy na przykład dziecko, które było ranne na tyle, że miało serce na wierzchu. I Amani zapytała, czemu nie pokazaliśmy jakby tego. I jakby przecież to był cud, że to dziecko żyło, mimo że jego serce było praktycznie na zewnątrz. Ale musieliśmy wybrać pewne momenty. I chcieliśmy też, aby wydarzenia, o których opowiadaliśmy, były pokazywane przez osoby, postacie, które widać na ekranie. Chcieliśmy pokazywać ich traumę i szok i strach, z jakim się mierzą, aby opowiedzieć o wydarzeniach. Bardzo cenię klasycznych malarzy, takich jak Goya czy Michał Anioł, bo pokazywali ból, którego doświadczali ludzie w swoich czasach właśnie w ich twarzach, bo tam się kryją emocje, tam się malują wszystkie emocje w oczach i w wyrażeniu twarzy. I my też chcieliśmy pokazywać to właśnie w ten sposób, jak sytuacja wpływa na naszych bohaterów. I bardzo często to, co pokazywaliśmy, było też symboliczne. Na przykład w scenie, w której słyszymy płacz matki, która widzi umierającego syna. Nie widzimy jej. Jakby kadr jest nakierowany na płaczącą doktora Mani, ale słyszymy ją. Słyszymy i wiemy, co w tym momencie przeżywa. Jeżeli chodzi o ekipę zdjęciową, mieliśmy dwie grupy, które pracowały nad tym filmem w różnych lokacjach. Mieliśmy również dwóch montażystów, zaś jeżeli chodzi o dźwięk, to gra on ogromną rolę w tym filmie, bo chcieliśmy, aby dźwięk oddawał to, co odczuwali ludzie, którzy chowali się w jaskini i próbowaliśmy bardzo, bardzo wielu różnych sposobów, aby to pokazać. I często wprowadzaliśmy też inne dźwięki, które miksowaliśmy ze scenami tak, by do nich pasowały, bo to dźwięk buduje atmosferę zagrożenia i atmosferę strachu, tak jak na przykład w momencie, w którym słyszymy nadlatujące samoloty, bo Rosjanie bardzo często latali wokół miasta, aby ludzie, którzy w nim pozostali, czuli się zagrożeni i wiedzieli, że są pod oblężeniem. I chcieliśmy pokazywać właśnie poprzez dźwięk te znaki. I ważne jest to, że bardzo duża część akcji toczy się w podziemiu, więc często nie widać bezpośrednio tego, co się działo w trakcie bombardowań i dlatego dźwięk był tak ważny, aby oddać te wydarzenia. But the sound mix that you used was for Dolby Atmos? Yeah, the sound, it was Atmos. Yeah, we did it in Lucasfilm in San Francisco. The team that work with me, it's the same team who work with Dunkirk for Christopher Nolan, but it was the sound designer is different. The main sound designer with me, it was a Danish. It's not American, so but the mixing it was in Atmos in Lucasfilm. To tylko tutaj chciałam wesprzeć trochę też Zuzię, żeby pana tutaj ciekawość zaspokoić. Był użyty taki specjalny miks Dolby Atmos, co oznacza, że dźwięk jest po prostu przestrzenny i też idzie z góry. I dźwięk powstawał w studiu Lucasfilm. Nasz reżyser pracował z tą samą ekipą dźwięku, czy z tym samym inżynierem dźwięku, który pracował nad Dunkierką Christophera Nolana. Zuziu, czy coś pominęłam? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Myślę, że mamy czas na jedno, maksymalnie dwa krótkie pytania, bo słyszycie, że reżyser dosyć długo odpowiada. Okay, there's one more hand grabbing a microphone right now. Hello, I would like to ask you, first of all, thank you for this film, and I would like to ask you what's going on with Dr. Amani right now, and as well, what's your biggest inspiration?
biggest inspiration in what? In the life or in the cinema? Just in life. What gives you hope? Because you've been there, you experienced. Dr. Amani Germany in Berlin. She get married with a very wonderful man. And they are living very close to each other in this hard time in the world. My inspiration is my childhood, actually. My relation to my mom, my relation to my father. And that all the time I remember when I want to make a film, I communicate with a child inside me that has a good relation with all of us. We have a good and bad memories about our families, but I communicate with that little child to find the good point. But every time, every single film I do, there's of course the people that I meet through the film. They turn to be also my inspiration in general. In that I learn so much from them. Sometimes I go to do films to learn, to understand, and I don't go to investigator. I don't go a journalist. I don't go a judge to film my film, to check every single thing that people say and to see if they're telling the truth or lying. Because I'm not in this position, I don't allow myself. I'm a cinema person, I'm not a journalist, I'm not social experimental, and I'm not investigator. I'm just searching about the emotional stories that can communicate with your feeling, with your emotion, that you can feel, than more than just to go to use the mathematic way to understand it. Doktor Amani mieszka w tej chwili w Niemczech, w Berlinie. Wyszła za mąż ze wspaniałego człowieka i są teraz razem w tych trudnych czasach. Zaś jeżeli chodzi o moje inspiracje, to jest nią moje dzieciństwo i moja relacja z mamą i tatą i to, co pamiętam. Pamiętam o tym, kiedy tworzę filmy, bo staram się cały czas pamiętać o tym małym wewnętrznym dziecku i staram się je pielęgnować. I w ten sposób szukam również odpowiedzi na pytania. Inspiracją są też dla mnie ludzie, których spotykam, kiedy tworzę filmy. To, co robią i to, co czują. Bo kiedy robię te filmy, staram się ich zrozumieć i zrozumieć to, co się dzieje. Nie podchodzę do nich jak dziennikarz, badacz społeczny czy sędzia. I nie uważam, że jestem w pozycji, gdzie mogę oceniać ich wybory, czy twierdzić, że kłamią, czy mówią prawdę. Jestem filmowcem i chcę przekazywać ich emocje i tych emocji szukam, aby pokazać je w swoich filmach dalej. Okay, so we are unfortunately out of time. Thank you very much for your amazing film. We wish you best of luck. Inshallah, I think that's what you say in a situation like that. And we hope to see you next time during the festival with your next film in person. Thank you. Yeah. Thank you so much for having me, and I really appreciate that you seeing this is film and this is hard time. It's a risk also. Everyone of us as a human now in this planet taking risk to watch cinema, watch other stories of other people. It's something really I really appreciate it. Thank you. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, że przyszliście obejrzeć ten film, bo też w tych trudnych czasach podejmujemy ryzyko, kiedy idziemy do kina i spotykamy się z innymi ludźmi. Więc dziękuję wam tym bardziej, bardzo to doceniam. Okay, can you wave to us? No, już pan nie słyszał. Sorry. Bardzo państwu dziękuję. I just wanted to say that can you wave a hand to us so that we can see your hand waving? Well, we are waving to you too. You cannot see us, but we can see you, and best of luck. Thank you.
Bardzo Państwu dziękuję za pozostanie. Zuziu, też Tobie dziękuję za wspaniałą pracę przy tłumaczeniu bardzo długich wypowiedzi. Zapraszam też na kolejne seanse festiwalu.